serce dla zakochanych w Opolu przede wszystkim, ale też serce dla tych, którzy chętnie segregują, albo serce dla tych, którzy chcieliby zacząć segregować, ponieważ będzie to nietypowy i taki bardzo niestandardowy kosz na nakrętki. Kosz na nakrętki, który będzie też swego rodzaju iluminacją i będzie swego rodzaju, jak sądzę, również ozdobą tej części miasta, czyli nadbrzeża Młynówki. Kosz na nakrętki, który również będzie w jakiś sposób nawiązywał do tradycji tego miejsca. Tutaj po prawej stronie jest Zielony Mostek i przez wiele, wiele lat zakochani tam właśnie zawieszali kłódki. Te kłódki zniknęły, dlatego że MZD wyremontowało most. Kłódki trafiły do zakładu komunalnego. Jeśli Państwo pamiętają, jakiś czas temu była przeprowadzona sonda i w tej sondzie tak naprawdę mieszkańcy Opola byli troszeczkę podzieleni, czyli była część osób, która chciała, aby ze sprzedaży tych kłódek pieniądze przekazać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a byli też tacy, którzy uważali, że lepiej byłoby zrobić koszt na nakrętki. My jako zakład komunalny staraliśmy się pogodzić obie te frakcje, to znaczy rzeczywiście kłódki zostały sprzedane, a pieniądze zostały przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale ponieważ zakładowi komunalnemu leży nam na sercu promowanie, edukowanie mieszkańców Opola w temacie segregowania odpadów, a także stwarzania możliwości, jeśli chodzi o segregowanie, dlatego doszliśmy do wniosku, że ustawienie takiego kosza na nakrętki jest również dobrym pomysłem, natomiast będzie to kosz rzeczywiście nietypowy. Tutaj widzą Państwo, panowie z zakładu komunalnego dzielnie pracują w tej chwili, przygotowują przyłącze, dlatego że ten kosz na nakrętki będzie po prostu podświetlony i mam nadzieję, że będzie to takie miejsce, gdzie mieszkańcy Opola będą z jednej strony przynosić te posegregowane nakrętki, a z drugiej strony również robić sobie zdjęcia. Mam nadzieję, że pomysł się przyjmie, mam nadzieję, że rzeczywiście mieszkańcy Opola właśnie do tego kosza będą wrzucali nakrętki, no i mam nadzieję również, że ten pomysł się przyjmie, pomysł ustawienia tutaj takiego świecącego serca dla zakochanych w Opolu. Ja chciałabym tutaj też podkreślić ścisłą i fantastyczną współpracę z Plastykiem Miejskim, ponieważ właśnie dzięki tej współpracy Zakładu Komunalnego i Miasta i Plastyka Miejskiego udało się zaprojektować i w najbliższym czasie, jestem przekonana, czyli już w najbliższy weekend, tak, w weekend można powiedzieć dla zakochanych, takie serce tutaj przy opolskiej Młynówce stanie.